16 maja, apokalipsa. Na początku sierpnia 2020 roku doszło do potężnej eksplozji w stolicy Libanu. Wybuch saletry amonowej pozbawił życia blisko 200 osób. Siła uderzenia była tak duża, że w jednym momencie 300 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Oczy całego świata zwrócone były na Bejrut. Fala uderzeniowa wdarła się także do chrześcijańskiej dzielnicy, w której znajdowała się przydrożna kapliczka Matki Bożej. Właśnie w tym miejscu zrobione zostało zdjęcie, które obiegło wszystkie media. Przedstawiało ono kamienną grotę na tle zniszczonych budynków. Wszystko wokół legło w gruzach, ale figura Maryi stała bez większych zniszczeń. Wielu odczytało to jako znak obecności Boga. Obraz zwycięskiej Maryi na tle zniszczeń ma także swoje odbicie w Biblii. Wydarzenia końca czasów przedstawione w Apokalipsie mogą budzić w czytelniku niepokój i lęk. Wśród płomieni zniszczenia i wojny, które będą naturalną konsekwencją grzechu, nadzieję budzi pewna piękna postać. Jest nią niewiasta obleczona w słońce z 12 rozdziału. To właśnie ta niezwykła kobieta dzielnie odpiera ataki złego i święci na firmamencie nieba nietknięta przez grzech i jego skutki. Podczas gdy świat pogrąża się w chaosie i spadają na niego kolejne kataklizmy, ona pojawia się jako dzieło doskonałe, które nie ma na sobie żadnej skazy ani zmarszczki. Maryja z Apokalipsy promieniuje mocą swego Syna, którego nosi pod swoim sercem. Szatan szybko rozpoznaje w niej znak swojej klęski i napastliwie w nią uderza. Jednak jak mówi Apokalipsa, z pomocą kobiecie przychodzą zarówno niebo, jak i ziemia. Smok, który jest przywódcą sił piekielnych, nienawidzi jej z całą mocą i postanawia zabić. Ona jednak ucieka na pustynię, do miejsca przygotowanego przez Boga. Powtarza się historia, gdy uciekała z mężem i synem do Egiptu. Smok po raz kolejny popełnia te same błędy. Zło nie ma w sobie mądrości. Tylko ona posiada prawdziwą mądrość, która pozwala jej uniknąć śmierci i sprowadzić na świat swojego syna. W takim samym wizerunku Maryja ukazała się prostemu człowiekowi w Guadalupe w 1531 roku. Jej obraz nazywany jest nieustającym cudem. Do dzisiaj naukowcy nie są w stanie wyjaśnić fenomenu powstania wizerunku, który przekazała ubogiemu Indianinowi. Jaśnieje na nim jak słońce i spogląda w kierunku swoich dzieci, które pielgrzymują do jej stóp. Indianie, którzy przyjęli chrzest, nadali jej apokaliptyczny tytuł – tej, która depcze głowę węża. Na znak zwycięstwa, którego dokonała na ziemi ze złem, rocznie przed jej obraz przybywa 12 milionów ludzi. Pielgrzymują do niewiasty apokaliptycznej, niewiasty apokalipsy.